Od miesiąca w szczecińskim parku Kasprowicza grasuje nietypowy gwałciciel. Nietypowy, bo nie atakuje kobiet, lecz mężczyzn. Zwykle grasuje popołudniami, co jest jeszcze dziwniejsze, gdyż zawsze jest niezauważony. Ostatnie gwałty miały miejsce we wtorek wczesnym wieczorem. Sprawca, jak zawsze, zaszedł ofiarę od tyłu, uderzył w tył głowy twardym narzędziem i przy pomocy taśmy klejącej związał ją i zaprowadził w najbliższe krzaki. Dodatkowo założył na głowę czapkę, tak by zasłaniała oczy. Napastnik działa zawsze takimi samymi metodami. Co gorsza, działa zawsze tak samo i powinniśmy przewidywać jego ruchy, ale niestety nam się to nie udaje. Jednym ze znaków szczególnych, które zapamiętały ofiary, jest to, iż posiada czapkę. To tak zwana leonówka, która śmierdzi kocim moczem. Więc to jest jedyny znak szczególny, jaki do tej pory nam się udało ustalić. Więc wszyscy Państwo, którzy widzą osoby, które posiadają przy sobie czapkę śmierdzącą kocim moczem, to proszę nic o zgłaszanie się pod numerami 997 i oczywiście 112. Spytaliśmy specjalistę, co może takiego osobnika pchać do tego czynu. Taki osobnik od dawna pewnie czuł się inny w społeczeństwie. Zaczął atakować, możliwe, że przez nieudaną miłość lub, jak w większości przypadków, zwykły stosunek nie dawał mu takiej radochy jak gwałt. Z opowieści ofiar historia ta brzmi tragicznie dla mężczyzn. Szedłem niczego nie spodziewając się. Tak zwyczajnie, bo jak zawsze do mojej dziewczyny i wtedy on odrzucił się na mnie. Złapał mnie. Zerwał ze mnie spodnie. Przy pomocy jakiegoś, nie wiem, jakiegoś chyba noża. Próbowałem się wtedy wyrwać, ale on okleił mnie jakąś taśmą. I to właśnie wtedy poczułem, że nie, to jest dla mnie zbyt trudne. Nie można o tym opowiadać. Przepraszam. To, co on zrobił, jest naprawdę straszne. Ja rozumiem, jakby mnie kobieta zaatakowała. Co nawet bym się oddał? Ale mężczyzna? On nie pozbawi najważniejszej dla mężczyzny nietykalności analnej. Sprawdziliśmy, czy na świecie były podobne przypadki homogwałtów. Okazało się, że w Niemczech był podobny przypadek. Unsere Frau weiß so viel Schwiege, dass unser tapfen Offizier aus Angst, wenn die eine Wengliwichter unserer Kollegen, der in Uniform war, dann ist er größte Patrouillen, sondern Offizier fröhlichen sich in der Wald, wo wir wohl sie wieder von Streffen gehen angegriffen. Aber wir fanden unseren Wagen und einen Polizisten erzuschieden, das ist nichts, auf Kollegen verlesen und haben sich für Team spielt Walstedt Treffen und am 7. Abend in der Gegend verschlagen war. Als München forderten nach meinen solchen Kampagnen Kunlugen die Tate zu fangen, wie er später erzählte, war Obersachs an der Selbstwaffe auf einen Polizisten und Genitalien und fickte keinen Zweifel daran. Dann lückete sein Griff und Draht in Aktion Kopf, trifft Manesda und kann uns stoppen. Jak na razie polska policja nie znalazła sposobu na gwałciciela, więc my postaraliśmy się znaleźć sposób samoobrony na gwałciciela. Jak specjaliści przekonują, jest to silny mężczyzna, który obala ofiary swoją masą i związuje, więc w takim przypadku nie powinno się stawiać oporu. Na jednym z for internetowych możemy przeczytać: gdy już wiemy, że mu się nie wyrwiemy, to powinniśmy się rozluźnić, gdyż jak zepniemy mięśnie, to będzie nas to boleć jeszcze bardziej. Ja wiem, że to trudne, ale pamiętajcie panowie, gdy rozluźnicie pośladki, będzie mniej boleć. Jak widać, ciężko będzie schwytać się sprawcę. Miejmy nadzieję, że policja poczyni pewne kroki ku złapaniu tego homogwałciciela. Zostajemy w Szczecinie. Wczoraj wieczorem Rzesza Szczecinian masowo zaczęła korzystać z usług komunikacji miejskiej. Okazuje się, że to wszystko dzięki posłowi Platformy Wiertniczej Julianowi K. Temat przybliży nam Tomasz Umbrello. Wczoraj późnym wieczorem jeden ze szczecińskich portali internetowych podał informację, która mówiła o tym, że w Szczecinie jest likwidowana od jutra komunikacja miejska.
Po tym fakcie wszystkie redakcje prasowe w kraju podały informację o tym, iż 30 lipca zostanie zlikwidowana w Szczecinie komunikacja miejska. Jak się po pewnym czasie okazało, informacja nie była prawdziwa. Lecz mieszkańcy uwierzyli w to i ruszyli całymi tabunami na przejażdżkę komunikacją miejską. Autobusy i tramwaje pękały w szwach. Ludzie niemalże zabijali się o ostatnie miejsca siedzące w kultowych wagonach typu 105N. A same po niemieckie Mercedesy z PKS-u czuły, że wożą pasażerów nie tylko jak to czyniły w Berlinie. Nasza redakcja również dotarła do wpisu na jednym z portali internetowych pewnego szczecińskiego radnego o tym, że od jutra przestaje kursować komunikacja miejska. Od razu wtedy jeden z naszych kolegów zadzwonił na dyspozytornię z Dietmy z pytaniem o ten fakt. Dyspozytor zaś odparł. Niestety, proszę pana, ale nic mi nie wiadomo o likwidacji komunikacji miejskiej. Wszystko ma działać jutro prawidłowo. Dziś za to pan radny nie chciał odpowiedzieć, dlaczego pisał tak na tym portalu. Nie będę odpowiadał na pańskie pytania. Już wydałem na tablicy oficjalny komunikat. Tak pan radny dodał komunikat wtedy, kiedy próbowaliśmy się do niego dodzwonić. W komunikacie czytamy. Wczorajszy wpis pod tytułem Jutro likwidujemy komunikację miejską w Szczecinie był nieprawdziwym tekstem, który został napisany tylko do wiedzy moich znajomych, aby ich nieco rozbawić. Ale niestety wpis nikogo nie rozbawił, a jedynie wznecił falę krytyki mieszkańców, którzy pisali na naszym portalu między innymi. Co za d*** chce likwidować komunikację miejską? Tak trzymać, jak nie umieć kupować nowego taboru, to likwidujcie. Pan poseł to chyba za dużo wczoraj wypił, że takie bzdety wypisywał. Sprawdziliśmy podejrzenia użytkownika Trzeźwy Obserwator. Jak się dowiedzieliśmy, pan poseł tego dnia bawił w jednym ze szczecińskich klubów, w którym niestety, ale spożył za dużo alkoholu. Tutaj na zdjęciu, jak widzimy, pan poseł jest już w znacznym spożyciu i jest prowadzony przez swoich kolegów, prawdopodobnie do taksówki. Mamy więc apel do panów posłów, jak i do gazet, o nieumieszczanie wszelkich informacji bez potwierdzenia w internecie. Przenosimy się do Krakowa, gdzie doszło do nietypowego wydarzenia, którego nikt nie potrafi wytłumaczyć. O sytuacji niczym z lat 80., o których specjalnie opowie Konstanty K. Kraków, godzina 4:30. Do piątki przerzuć. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo dokąd. Może być tylko tak, że przyjechał z Częstochowy, Gdańska albo Warszawy Centralnej. Skontaktowaliśmy się z rzecznikiem grupy PKP, by się dowiedzieć, co to za pociąg i jakim cudem dotarł do Krakowa. Niestety rzecznik powiedział nam tylko... Przepraszam bardzo, ale ja nic nie wiem na ten temat, aby jakikolwiek pociąg Widmo przyjechał na stację Kraków Główny. Natomiast kasjerka w poczekalni powiedziała nam, że to prawdopodobnie posłowie znanej partii politycznej. Cechujący się orłem przybyli, by uciąć pogawędkę na Wawelu. Niemniej jednak, nie wiadomo skąd, nie wiadomo dokąd. Nie udało nam się tego ustalić. Mam nadzieję, że uda się to sprawdzić, gdyż, jak wiadomo, fakty to fakty. I nie mogą być, czy raczej muszą być podważone poważnymi dowodami. Niestety zdjęcia, które wykonał nasz kamerzysta, nie potwierdzają tego, choć... były robione dokładnie o godzinie 4:30 tego dnia. Tego dnia, czyli 20 lipca. Tak, bardzo dawno, ale 20 lipca to się zdarzyło w Krakowie o godzinie 4:30. Dla fuktów? Konstanty K. Dlaczego K? Bo mam proces sądowy z Jarosławem K. Przejdźmy teraz do materiału, który tutaj mamy przedstawiony według specjalnych informacji. Otóż informacje te tutaj, które posiadamy, informacje na temat stanu polskich dróg. Otóż ten stan dróg pozostawia wiele do życzenia. Drogi krajowe nie są przygotowane do normalnej eksploatacji, czego przykładem może być choćby zamieszanie przy budowie autostrady A2. Tutaj jednym z przykładów, który mogą Państwo zaobserwować, jest choćby kiepskie oznakowanie. Uszkodzone oznakowanie stwarza zagrożenie zarówno dla ruchu samochodów, jak i pieszych.
Należy o tym pamiętać, gdyż przechodzenie w takich miejscach stwarza właśnie to zagrożenie. Dodatkowo kolej, która funkcjonuje w Polsce, również szwankuje. W związku z tym, drodzy widzowie, najlepiej nie poruszać się ani drogami, ani pociągami, najlepiej własnymi helikopterami. Następny temat. W Ameryce Północnej, a dokładnie w Stanach Zjednoczonych, odkryto nowy, ciekawy przypadek nietypowej choroby. O tym przypadku specjalnie dla widzów Fucktów Mariusz Kokskolonko. W Ameryce odkryto dość ciekawy przypadek folitelli, choroby polegającej na wytwarzaniu się dodatkowych prodawych sutkowych. Najczęściej występują one w okolicach piersi. Otóż kobieta, która zgłosiła się do lekarza, ujawniła swój trzeci sutek na stopie. Medycy mają problem z wytłumaczeniem tego schorzenia. Aktualnie trwają szczegółowe badania dziewczyny z trzecim sutkiem na śródstopiu. Z obawy na odrzucenie społeczne woli pozostać anonimowa. I discovered my third nipple in his mouth. That's not cause me any problems, provide me a lot of fun. It's the doctors did taking fuss. Politelia występuje u około 1% populacji. Niektóre szacunki przedstawiają wynik 5%. Często trzeci sutek mylony jest ze znamieniem z powodu pojawienia się tylko zaciemnionej otoczki. Bywają jednak sytuacje, kiedy sutek jest całkowicie ukształtowany wraz z gruczołami mlecznymi u karmiących kobiet. Znaną posiadaczką trzeciego sutka jest choćby Lily Allen. Informacje, które były przygotowane dla Państwa. Jednakże, jak tutaj Państwo zauważyli, chcielibyśmy się pochwalić tam oto prestiżową nagrodą, który zespół i redakcja Fucktów uzyskał. Jest to otóż Złoty Banan przyznany w kategorii najlepszy serwis informacyjny. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do Fucktów, po Fucktach, w których nawiążemy do tematów, o których już tutaj mówiliśmy. Dziękuję, do zobaczenia.